co on teraz myśli. To znaczy, co on teraz myśli o mnie, o naszym związku, o tym, co się między nami popsuło lub co on myśli, jak rozwiązać problem w naszej relacji. Witam serdecznie Państwa u Loeli na oraklu miłości. Dzisiaj zobaczymy sobie karty Lenormand i karty Tarota oraz orakel miłości i zobaczymy, co on myśli w samotności. Mam dla Państwa dwie grupy. Jedną grupę z serduszkiem, drugą grupę z białym aniołkiem. Proszę zdecydować się na którąś z grup, pierwszą lub drugą. A ja w międzyczasie dziękuję za wszystkie subskrypcje, piękne komentarze, lajki. Proszę o więcej. Proszę subskrybować, proponować tematy moich czytań i lajkować oraz pozostawać ze mną w ciągłym kontakcie. Dziękuję za dobry feedback. Cieszę się, że dużo moich czytań rezonuje z Państwa sytuacją. Oczywiście jest mi przykro, jeśli są jakieś problemy w relacjach, ale dlatego grupujemy się tutaj i wspieramy, pomagamy sobie nawzajem, by przeczekać i przetrwać te wszystkie trudne momenty. Także zaczynajmy, kochani Państwo. Grupa pierwsza. Co on teraz myśli? Serduszko dla grupy pierwszej. Zaczynamy. On myśli, że kontakt między wami został zerwany i nie macie ze sobą żadnej komunikacji, co spowodowało wielkie szkody w waszym związku i w waszej relacji. Kontakt jest przerwany, on izoluje się, znajduje się teraz w izolacji, jest niedostępny, być może też uczuciowo, emocjonalnie zimny. Być może was zablokował, być może ma wyrzuty sumienia, że poprzez to, poprzez jego taką oziębłość emocjonalną i brak kontaktu są ogromne tutaj szkody właśnie w tym waszym związku uczuciowym, gdzie ta miłość i wasze uczucia być może troszkę oziębły lub umarły wręcz. Chciałby napisać do was, lecz ma jeszcze blokady, ma tutaj jeszcze potrzebę jakiejś izolacji, przemyślenia wszystkiego, ale bardzo chciałby napisać wam i bije się z myślami o tym, jak bardzo mu przykro z powodu właśnie tej teraźniejszej fazy, gdzie odsunął się do własnej jaskini, by poukładać sobie wszystko w głowie jeszcze raz i przemyśleć. Wie jednak i ma wyrzuty sumienia, ponieważ jego odsunięcie się i taka oziębłość powoduje w każdy dzień właśnie te potężne tutaj straty w związku i jest on również z tego względu niespokojny. Ma poczucie winy, ma kłębowisko nerwowych myśli i niepokojących go właśnie tutaj nerwowych myśli. Dlatego odsunął się i zablokował, odizolował, siedzi w jaskini, ponieważ
potrzebuje być stabilniejszy, potrzebuje dojść do swojej stabilnej, silnej formy, potrzebuje uleczyć swoje wnętrze, posortować swoje myśli, po prostu przejść taką transformację swojego wnętrza, swojej duszy, posortować swoje emocje i pomyśleć o tym, co polepszyć w tym związku między wami. On myśli o tym, by spotkać się, zaprosić was, przeprosić być może lub zrobić wam jakąś niespodziankę. On myśli o tym, by zaprosić was gdzieś lub by znienacka was mile zaskoczyć jakąś piękną propozycją, zaproponować spotkanie, zrobić wam coś przyjemnego, byście mogli znów razem się spotkać, być szczęśliwi, radośni i by ta relacja polepszyła się, uleczyła i była lekka, by uzdrowić po prostu te kontakty między wami. On myśli właśnie tutaj o jakichś pięknych momentach, by nastąpiło właśnie jakieś spotkanie. Na razie myśli, analizuje, głębiej zastanawia się i rozpatruje, chce przemyśleć w samotności wszystkie po prostu problemy lub kryzysy lub spory, które zaistniały między wami. Chce zrozumieć, co trzeba polepszyć w tej relacji. Chce przemyśleć również swoje emocje. Chce spojrzeć głębiej, dokładniej, wziąć pod lupę wszystkie właśnie swoje emocje i swoje uczucia do ciebie. Myśli, analizuje, sortuje i uzdrawia się. Potrzebuje w tej chwili tej ciszy i spokoju sam. Dlatego nie naciskaj, ponieważ on potrzebuje czasu, by sam wyjść z tej jaskini i jeśli będzie gotowy, to na pewno zrobi tutaj jakąś wspaniałą niespodziankę, zaproponuje coś pozytywnego, co będzie znowu dla ciebie miłe lub przeprosi lub wyjdzie z propozycją jakiegoś pięknego zaproszenia. To jest to, o czym on myśli. Zobaczmy jeszcze karty Tarota. Myśli o tym ten partner, o którego pytasz, by w szybkim tempie coś się między wami wyjaśniło. On próbuje w szybkim tempie się pozbierać, posortować, analizować, przemyśleć, poukładać, wyleczyć wszystko, co jest niejasne i chciałby, by w szybkim tempie doszło do spotkania między wami. Chciałby w szybkim tempie zaprosić was na jakąś randkę, być może do rozmowy telefonicznej lub przez internet. Wie, że oddaliliście się od siebie. Wie, że są poprzez to luki i straty w waszym związku. Wie, że was coś przygniotło. I również jego przygniatają te wszystkie emocje. Dlatego oddalił się, by nie wpaść w jakąś depresję. Przygniotło was coś i nie możecie się na razie podnieść. Tak samo jego przygniotło właśnie te 10 mieczy. Jest on smutny, w stanie depresyjnym, w stanie apatii, zrezygnowany.
ponieważ czuje się przeciążony i przygniotło go coś, dlatego też nie może się podnieść. Ale ta faza właśnie tego oddalenia się do jaskini i ta faza tego smutku i depresji minie, ponieważ ukazuje się na horyzoncie jasność i piękna przyszłość, więc on myśli o tym, by popatrzeć w przyszłość, by nie patrzeć za siebie, co było, tylko chce wyjaśnić wszystkie te negatywne tutaj problemy i sprawy, by patrzeć i skoncentrować się na przyszłości, na planach waszych, które mają się pozytywnie tutaj rozwinąć. Dlatego ta faza wycofania się i tej oziębłości, tego przebywania teraz jego w jaskini, niedługo minie. I on właśnie o tym wie i chce szybko po prostu tą fazę tej depresji, smutku, przeciążenia, chce tą fazę pokonać, by szybko zaprosić was i znów wrócić do tych pięknych, romantycznych tutaj chwil. Więc zdaje sobie on z tego sprawę, że on musi się podnieść, pomimo że te 10 mieczy go przygniotło, że on musi się podnieść i po prostu musi pokonać te wszystkie tutaj swoje kłębiące się myśli i problemy, które ma na poziomie mentalnym, w głowie i w sercu. Także o tym myśli wasz partner. Co wam jeszcze tutaj chcę przekazać? Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Że jesteś bardziej kochana, niż możesz sobie kiedykolwiek wyobrazić, jakkolwiek możesz sobie to wyobrazić. Jesteś bardziej kochana, niż możesz sobie to w ogóle wyobrazić. Myśl ciągle o tym. Kocham cię. Czyli myśli o was ciągle partner w tym pięknym uczuciu miłości. I on myśli o tym, żebyście nie zapominały właśnie, żebyście myślały o tym nieustannie, że on ma do was uczucie miłości. Dlatego ta miłość nie wygasła pomimo tego kryzysu i szkód, i blokad, i oziębłości, wycofania się do jaskini, i widocznie blokady jakiejś komunikacji. Miłość nie wygasła. Miłość jest w nim i on pragnie, byś ty również o tym nie zapominała. Kochani, to była grupa pierwsza, także niebawem wyjaśnią się tutaj te sprawy. Oczekujcie proszę na jakieś zaproszenie do rozmowy lub spotkania. Wasz partner wyjdzie niedługo z jaskini, z tej jaskini samotności. To była grupa pierwsza. Teraz, kochani, zobaczmy grupę drugą. To jest aniołek biały. I zobaczmy, co wasz partner, o którego pytacie i teraz, o którym myślicie, za którym tęsknicie, co on teraz myśli. Więc ten partner wie na poziomie mentalnym, że pragniecie szczęścia. On myśli o tym, że jesteście osobą, która zasługuje na szczęście. Jesteście osobą, która
jest warta tego, by być szczęśliwą. I że czekacie właśnie na to, by to szczęście przyszło i się spełniło. On wie, że jesteście tego godne, by być szczęśliwą w związku, w życiu. Niemniej jednak on, partner, wie i myśli o tym, że są jakieś blokady, które blokują tutaj to szczęście i po prostu coś, co zakłóciło wam tą drogę do szczęścia i spowodowało, że po prostu nie możecie być w tej chwili szczęśliwi, ponieważ jakieś problemy, jakieś tutaj jakaś mozolna, ciężka droga stanęła wam tutaj jako przeszkoda i nie pozwala być wam do końca szczęśliwym. Także myśli wasz partner, że on jakby nie podoła temu, nie podoła tym problemom, nie może podołać tej ciężkiej drodze i nie może wam tutaj do końca dać szczęścia. Czuje się jakoś obciążony w tym momencie. Ale myśli wasz partner, że jest nadzieja, by przyszło właśnie to szczęście do waszego związku, by pokonać tutaj te problemy, które stanęły wam na drodze do szczęścia. On chce pracować nad tym związkiem i chce pokonać tą mozolną drogę, by te problemy tutaj, które stanęły wam, jakieś, nie wiem, nagle jakieś tutaj problemy, dylematy, by pokonać je. I przyniosą bociany, zwiastuny dobrej nowiny właśnie słońce, czyli radość, szczęście i tego, by właśnie pragnął, o tym myśli wasz partner, by powróciło to szczęście, ta gorąca namiętność, te piękne, radosne, pozytywne momenty do waszego związku. I bardzo pragnie w swojej głowie i sercu i myślach partner, by po prostu przejść tutaj te ciężkie drogi, dylematy, wyjaśnić to i by znów nastało słońce w waszym związku. Jest partner wasz w takiej fazie przemiany, transformacji. Myśli o tym, jak się wzmocnić, co zrobić, by polepszyć ten związek, by szczęście wróciło, by pokonać te wszystkie tutaj problemy. Myśli, by po prostu siebie samego w taki sposób tutaj psychicznie, mentalnie i być może też finansowo lub po prostu emocjonalnie wzmocnić, być tak silnym, tak po prostu się przetransformować, by wszystkim problemom zaradzić, by wszystkim po prostu tym tutaj ogromnym, prawda, problemom, które się pojawiły w waszym związku nagle, by po prostu tutaj te wszystkie problemy pokonać, by to wszystko przeszło. Chcę po prostu stać się teraz silny, by się nie poddać. Pomimo to, że te problemy go przygniatają i blokują i jakby tutaj to jest taka jakby go tak blokują, że myśli, że nie podoła, że nie może nic zrobić, także jest sfrustrowany tymi problemami, które się pojawiły tutaj w waszej relacji. Myśli o tym, że te problemy nie pozwalają być właśnie wam szczęśliwym i że on tego nie udźwignie, że to za duży ciężar na jego barkach. Niemniej jednak te wszystkie trudności,
chcę pokonać i chcę sprostać temu zadaniu w tym związku. On chce, ma tą wolę i myśli, że też może pokonać te problemy z Wami wspólnie. I że też sam poprzez wzmocnienie siebie nie podda się właśnie tym problemom, które teraz macie. Że przejdziecie to wszystko razem. I nie wiem, jakie to są problemy. Czy to są problemy jakieś uzależnienia, czy problemy z dziećmi, czy problemy zdrowotne, czy problemy jakiejś zdrady. Jakiekolwiek są to problemy, chcę z Wami, partner, zawalczyć o szczęście w przyszłości i o pokonaniu tych problemów. Nawet jeśli to by długo trwało, ponieważ jest to droga długa, mozolna, ciężka, stroma, niebezpieczna. Nawet gdyby to przedłużało się w czasie, wzmacnia się i chce temu podołać. Chce wyjść z tych blokad, które teraz jest i myśli o tym właśnie teraz. Jest to dla niego stresujące wyzwanie, niemniej jednak chce temu zadaniu sprostać i chce pokonać ten szczyt, który tutaj był na tej karcie, prawda? Wielki szczyt, który tutaj widzimy na tej karcie. Karty Tarota do tego mówią sąd i śmierć. Ok, czyli sąd, kochani. Karta sądu mówi na pewno tutaj o sprawiedliwości, mówi o tymczasowej separacji lub kryzysie, problemach w związku. Być może tutaj jesteście właśnie oddzieleni poprzez te problemy, które się tu spiętrzyły, ale być może jakieś rozstanie na jakiś czas, ale myślę, że ta karta sugeruje, że będzie tutaj powrót i transformacja i uleczenie, wzmocnienie się, o którym właśnie teraz ten partner myśli. Są tutaj jakieś sprawy jeszcze nierozwiązane, które się piętrzą, są trudne do przejścia, do pokonania. Niemniej jednak karta sądu mówi też o wyjaśnianiu tych spraw, o przedyskutowaniu właśnie tych ciężkich tutaj problemów i przejściu tych kryzysów, dogadaniu się, prawda? Bo do sądu idziemy po to, by się porozumieć, dogadać, podjąć jakieś kompromisy, jakieś kroki. I karta śmierci mówi, że coś właśnie musi tutaj się zakończyć, ten ciężki etap, te problemy, które się piętrzą, Was tutaj przeciążają, muszą się właśnie zakończyć. Musicie temu podołać, by narodził się nowy etap w Waszej relacji, by narodziło się coś w końcu pozytywnego. I właśnie o tym myśli Wasz partner. By ta faza rozłąki, teraz tego kryzysu się zakończyła, umarła, przeszła, byście pokonali tutaj ten gipfel tych problemów i ten szczyt po prostu przeszli razem i zaczęli coś nowego. Jeśli pokonacie te problemy, to Was tylko jeszcze wzmocni. Więc przed Wami nowy horyzont, nowe perspektywy, nowa szansa, narodzenie się jakby wszystkiego od nowa, od początku. I o tym właśnie myśli Wasz partner. Jeśli jest w tej chwili jakiś zablokowany
to właśnie dlatego, że myśli, jak podołać tym problemom, które u Was się nagle pojawiły. Co mówi orakel miłości dla grupy drugiej? Für immer. Ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Czyli na zawsze Wy jesteście razem dla wieczności, jakby poświęceni. Czyli jesteście dla siebie przeznaczeni na wieczność. I takie problemy tutaj, jak ta cała góra, cały stos, cała kupa różnych jakichś problemów, ciężkich do przejścia, do przebycia, nie przerażą Was. Pomimo to, że są oczywiście frustrujące, ciężkie i powodują kryzys w tej relacji, ale Wy jesteście für immer, czyli na zawsze dla siebie przeznaczeni. Tak? I tutaj właśnie też ta tęcza na tej pięknej karcie oraklu miłości jest symbolem wyleczenia, pokonania wszystkich trudności. Po prostu wszystko się wyklaruje i wyleczy. I również tutaj ta woda, która jest na tej karcie, mówi o tych emocjach, które są bardzo silne między Wami. I właśnie te uczucia i emocje miłości przetrwają te kryzysy i pokonają te problemy. Jakiekolwiek by to problemy nie było, jakiej rangi, prawda? Także bądźcie optymistyczni i przejdźcie razem tutaj tę górę pełną problemów. Pokonajcie ten szczyt razem. Także tego Wam wszystkim życzę, kochana grupa odruga. Cieszę się, że Państwo odwiedzili mój kanał. Dziękuję ślicznie grupie pierwszej i drugiej i wszystkim widzom. Proszę o subskrypcję i lajki, komentarze, czy zarezonowała ta wróżba i którą grupę Państwo wybrali, która grupa pasowała do Państwa sytuacji prywatnej i związku. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już niedługo, już wkrótce.